Dzień dobry, witajcie. Dzisiaj będzie film takie typowe mierzymy. Jeżeli chodzi o to, co będę mierzyć, to tu mam przy sobie karton z Zary. Powiedziałabym, że całkiem spory. Wszystko to, co jest w tym kartonie, kosztowało równo 39,90. Na serio, każda jedna rzecz, która tu jest, tyle kosztowała. Nie będę wam ich podlinkowywać i nie będę podawać numerów referencyjnych, dlatego że wszystkie rzeczy, które kupiłam, są to rzeczy z wyprzedaży już, no powiedzmy, że za tydzień, bo wy to będziecie oglądać w środę, a my w czwartek, tydzień później już będziemy w samolocie. Za tydzień lecimy na wakacje, ja potrzebuję spodenek, bo takich nie mam. Do tej pory z tymi spodenkami miałam trochę problem. Wolałam nosić sukienki, dlatego że większość spodenek, która była dostępna w sklepie, miała bardzo krótkie nogawki i ocierały mi się uda, co po prostu było dla mnie bolesne. Myślę, że każda osoba plus size jest w stanie mnie teraz zrozumieć. Natomiast stwierdziłam, że dam szansę spodenkom właśnie z Zary, przez to, że są takie tanie. No i pozamawiałam sobie różne modele. Ja już je wcześniej mierzyłam, więc wiem, że jeżeli chodzi o rozmiar, to wszystkie, prawie wszystkie są dobre. Jest tu też parę rzeczy Andrzeja, także zabieramy się za mierzenie. W zasadzie pierwszą rzecz już mam na sobie. To są takie spodenki z takiego luźnego materiału. Wydaje się, że trochę lnianego. Pod nie oczywiście powinna być jasna bielizna. Ja mam w tym momencie ciemną, ale już nie chciałam się przebierać. Na gumeczkę, bardzo wygodne, bardzo dużo jest tu jeszcze miejsca. I fajne, bo nogawki właśnie nie są takie, wiecie, przylegające do ciała, tylko tutaj jest luz. Także totalny chill. W miejsce, w które lecimy, myślę, że wpasuje się też kolorystycznie idealnie. To tak, pierwsze spodenki za nami. Przejdźmy do kolejnych. Jeszcze jedne będą beżowe, a potem wszystko już będzie w odcieniach jeansów. Mam już na sobie spodenki numer 2. Powiem może, że tamte były w rozmiarze XL i to też jest rozmiar XL. I powiem wam, że są bardzo wygodne, bo wszystkie jeansy mam w rozmiarze 46, o czymś to świadczy, nie jestem najchudsza i fajnie tutaj to wszystko zbiera, w sensie wiecie, czujecie się takie zebrane, a jednocześnie jest wam swobodnie, także na pewno ten model spodni zostanie ze mną. Jeżeli chodzi o nogawkę tutaj, to ona też tak właśnie delikatnie odstaje, ale już jest bardziej przyległa. Bardzo mi się ten model spodni podoba, jestem w ogóle mega zaskoczona i właśnie fajnie, że on ma tutaj te takie trochę dłuższe nogawki, bo dzięki temu jak chodzę, to nic mi się tutaj nie ociera. I zanim przejdę do jeansów, to może zrobię taką krótką wstawkę na rzeczy, których nie będę w stanie przymierzyć, a w zasadzie nie będziemy, bo tam jest więcej rzeczy Andrzeja z powodów różnych. Głównie jeżeli chodzi o to, co tutaj poszło nie tak, no to są to rozmiary. Tutaj mam takie spodenki, zamówiłam je całe szczęście w dwóch rozmiarach, to jest rozmiar 44 i jakbym bardzo chciała, to może bym się w nie dopięła, tylko jak długo by te guziki wytrzymały, to nie wiem. Więc tutaj jest pierwszy model spodenek, z którymi będę musiała się pożegnać. Tutaj mam koszulki, które zamówiłam dla Andrzeja. Ta jest bardzo mocno oversize'owa. I jakoś tak Andrzej trochę wygląda w tym, jak w piżamce. To jest, słuchajcie, rozmiar M. Widziałam to u jednego youtubera i spodobała mi się ta koszulka, ale na Andrzeju jakoś tak dziwnie to wygląda. Andrzej, co ty masz do powiedzenia na ten temat? Dobrze się w niej czułeś? Wyglądałem jak w piżamie. No po prostu, to taka właśnie duża piżamowa koszulka. A tak, to nie o to chodziło. To było ekstra, bo ma ekstra kolor. Materiał jest raczej sztuczny, ale słuchajcie, to jest groteska. Ale tutaj, w sensie na szerokość, to jest bardzo szerokie, a z kolei jakby dziura na głowie jest bardzo wąska. Andrzej jak to mierzył, to miał problem z tym, żeby tutaj główkę wrzucić, a bardzo szkoda, dlatego że to ma absolutnie przepiękny kolor. Materiał, no, ewidentnie sztuczny, ale przyjemny. Co to jest? Pewnie jakiś poliester. 97% poliester i 3% elastan. No to bez szału. Tak. To wygląda jakby było takie plisowane, nie? No bo to ma taki materiał, taki o, i brzegi tej koszulki nie są jakby wykończone. One są tak luźno puszczone. Szkoda, ogromna szkoda, bo bardzo ładna jest ta koszulka i ma przepiękny kolor. No ale no niestety. Kolejna rzecz, a dwie kolejne rzeczy to spodenki i to już jest moja wina, dlatego że nie wiedzieć czemu
myślałam, że MK to jest 38, a z tego co wyczytałam, MK to jest jakby przenosząc na numerki 40. No i właśnie zamówiłam 38 i one są dla Andrzeja niestety za małe, a szkoda, bo bardzo fajne są te shorty. No i w ciepłe miejsce białe tak akurat. Mam nadzieję, że jak skoczę do galerii oddać te rzeczy, to jeszcze gdzieś na wieszakach wypatrzę te spodnie, ojoj. Te spodnie rozmiar większe. No i to jest coś, w co chyba Andrzej się dopiął, ale było, nie dopiął się? Ale nie było tak, że byłoby ci po prostu bardzo ciasno? No dobra, no to tutaj takie typowe chinosy, slim fit, z bardzo fajnego też takiego właśnie, nie wiem, czy to co to jest, takie trochę lniany materiał? Czekajcie, sprawdźmy to. No, tak, jest 45% bawełna, 55% len. Ale bardzo fajne i czuć po nich w dotyku, że są bardzo przewiewne, więc też mam nadzieję, że może w sklepie gdzieś się znajdę. Przyznam, że chciałam pozamawiać, jak przyszły te rzeczy i je zmierzyliśmy je w rozmiarze większym, natomiast absolutnie wszystko się już wyprzedało, nic nie zostało, także mogę tylko pomarzyć. Dobra. Wracam do tematu moich spodni, ściągam to i zostaną mi do przymierzenia 4 pary jeansów, a potem zamienię się rolą z Andrzejem. No i mam na sobie pierwsze z 4 par jeansów. Oczywiście wszystkich nie zostawię. Myślę, że zostawię jedną albo może 2 pary. Pomyślę o tym. Tak naprawdę wszystkie te modele, które będę tu mierzyła, będą do siebie bardzo podobne, ale cieszę się, że nagrywam ten film, bo jak wiecie, podchodzę do lustra, to po chwili zapominam, jak wyglądały te poprzednie, więc będę miała okazję do tego, żeby się przyjrzeć temu, jak ja w tym wyglądam. Jeżeli chodzi o długość, no to właśnie dla mnie takie akuratne, czyli nie grożą nam obcierające się łódka, kieszonki, bardzo, a nie, nie takie płytkie w sumie. Tak, spoko, z tyłu też są? Są. Ale w te z tyłu ciężej włożyć łapki. Więc tam może nie będę ryzykować, tutaj wsadziłam sobie metkę. Tak jak mówiłam, kosztują 40 zł bez 10 groszy. Bardzo fajny model, jedyne co mnie zastanawia, to ich kolor. Tak nie jestem pewna, czy nie jest trochę za blady. Ja zazwyczaj jak wybieram jeansy, to wybieram je w bardziej jakby niebieskim kolorze. Ten jest taki trochę sprany. Andrzeju, podoba ci się ten kolor, czy nie? Hmm? Tak? No. Muszę się zastanowić i kolejne są to spodnie, ale tak jak chyba już wspomniałam, wszystkie te modele będą tak miały, że one bardzo fajnie tu trzymają brzuch, wiecie, ja nie muszę jechać na bezdechu, żeby wyglądać w nich dobrze, dlatego że to się wszystko tak sensownie układa, o tutaj teraz tak wam się pokaże, że naprawdę jakoś tak równo się to układa w tych spodenkach i ten brzuszek, mimo tego, że całkiem spory, wygląda w tym stosunkowo w porządku. No, także to tyle, jeżeli chodzi o ten model. Idziemy do kolejnego. No i spodnie numer 2. One mają, jak widzicie, podwiniętą tą nogawkę, na modelce też tak było. No i tutaj można by się zastanawiać, czy będzie to ocieranko. Bardziej ocierają właśnie te podwinięcia o siebie niż nogi. Także nie ma dramatu, ale powiem wam, że spoko, bo to nie jest przyszyte. W niektórych spodniach się zdarza, więc można to odwinąć, więc jak ktoś by chciał, no to po prostu prostuje to i te spodenki się robią ciut dłuższy. Zaprezentuję może to na obu nogawkach, żeby nie wyglądać dziwnie. No i tutaj to już ewidentnie widać, że jest sporo tego materiału i nic takiego się nie dzieje. Wydaje mi się, że to był mój faworyt, potem jak wstępnie te spodnie mierzyłam. Jedyne co, ja osobiście wolę, kiedy tu jest zamek, a nie ileś tam guzików. Także taki mini minus, ale bardzo mini, bo cała reszta jest bardzo w porządku. Fajnie wyglądają i rozwinięte, i fajnie wyglądają, jak są zwinięte. Co tu dużo mówić, idźmy do kolejnej pary. No i kolejny model, też z guziczkami, ale tutaj te guziczki nie są ukryte, one są na wierzchu, więc zakładam, że mają taki, mają pełnić też taki element może około dekoracyjny. Schowam sobie może tą matkę w kieszeń, żeby lepiej te spodnie było widać. No i tutaj już pojawiają się takie rzeczy jak przetarcia. To jest niebezpieczne, jeżeli chodzi o mnie. Ja zawsze z takich rzeczy robię giga dziury, ale w sumie tutaj nie ma tak, że pchacie nogę przez kolano, więc może jakbym je zostawiła, to wcale bym ich tak szybko nie podziurawiła. Z tyłu wszystkie te spodenki prezentują się raczej tak samo, czyli mają właśnie tą odpowiednią długość, która dla mnie jest bardzo istotna, bo jednak chciałabym chodząc czuć się komfortowo. Zastanawiam się teraz, jak w nich stoję, to czy nie mam na pupce tam za dużo miejsca, tak czuję się trochę, jakbym się robił pampers.
robi, układają mi się tutaj źle? Andrzeju? No tak trochę odstają wtedy te nagrywki. W tym miejscu tak jakoś dziwnie to... się zaginają. To odstaje. No jakby ciut za dużo było tutaj tego miejsca na te moje łódko. To nie, to myślę, że zdyskwalifikujemy te spodenki, chociaż właśnie podobało mi się, że są takie niewykończone. No i w sumie w tym przypadku te guziki też mi się nawet spodobały. Przemyślę to jeszcze, jak obejrzę sobie to nagranie. Lecę do ostatnich moich jeansów i za chwilę pokaże się wam Andrzej. Przymierzyłam kolejne spodnie i teraz znowu tak się zastanawiam, czy tam z tyłu nie dzieje się coś dziwnego. I tu z przodu chyba trochę też. Trochę chyba za bardzo mi się ten materiał zbiera, chociaż to zależy jak stanę. Tutaj tak mi się wydaje, że nie wygląda to do końca dobrze. I wydaje mi się, że to dlatego, że te i w sumie te poprzednie, wszystkie te spodenki jeansowe były w rozmiarze 46, ale no rozmiar rozmiarowi nierówny i wydaje mi się, że w tych i w tych poprzednich miałam po prostu więcej miejsca. One są tutaj luźniejsze, jakby mogłoby mi być jeszcze ciut więcej i ja też bym się w to zmieściła. Tamte były nie że ciasne, ale po prostu bardziej dopasowane i wydaje mi się, że przez to, że tutaj jest trochę ciut więcej miejsca, a ja aż trochę tego ciała mam chyba za mało jakby w porównaniu do tych spodni, to robi się tutaj coś takiego niebezpiecznego i wydaje mi się, że nie wygląda to dobrze. Z tyłu jestem w stanie się zobaczyć, ale chyba też właśnie jakoś tak się trochę wyginają. Wyginają się, Andrzeju, czy nie? Lepiej niż te poprzednie. Lepiej. Tylko tamte z kolei z przodu prezentowały się dobrze, a tutaj mam wrażenie, że tak jak stoję, to wygląda dziwnie, prawda? No. No, to w sumie ułatwiłam sobie już wybór i już wiem, że te i tamte spodenki zostały zdyskwalifikowane. Może pozostałe te dwie pary jeansów sobie zostawię. Cztery dyszki ze spodenki. Wydaje mi się, że to nie jest dużo, tym bardziej, że Zara ma ten jeans taki, wydaje mi się, że całkiem porządny. Więc powinien być to taki spodzień, który na trochę starczy. Dobra, ja się przebieram w te beżowe, bo w tamtych się czułam ekstra. Staję za kamerą, a za chwilę przymodeluję wam Andrzej. Tadam. I na pierwszy ogień idzie taka oto niebieska, granatowa. Granatowa. Granatowa taka koszulka, taka luźniejsza. Ten materiał jest taki cienki. Ale jest bardzo fajnie, leży, jest całkiem przyjemna w dotyku i ma taką, o, zobaczycie sobie taką fakturę, jest takie paseczki pionowe, ale bardzo fajne. To jest coś, co jest takie wakacyjnie, ale nawet tak po domu, na to, co dzień, to wygodnie, taki no. Basic, bardzo fajny, no. Nie wiem, czy było to widać do końca na filmie, wydaje mi się, że w podglądzie tutaj nie do końca, ale naprawdę bardzo fajnie wygląda faktura tej bluzki. No. I szyzjam, i teraz kolejna. Jesteśmy teraz w nowym takim casualowym t-shircie, biały, z napisem nic szalonego, po prostu, o, po prostu dobrze. Wygląda całkiem spoko, luźniutki. Akurat do latania, prawda? No. Dobrze. To idziemy teraz w bardziej eleganckie rzeczy, teraz będą dwie koszule. I zaczynamy z grubej rury. Andrzej wakacyjny w takiej śliskiej koszuli, w kratę. Śliska, bo cała z poliestru. To prawda, niestety. Także niestety sztuczne, ale ślitka wychodzi, ale nieważne. Ale wychodzi całkiem fajnie, nie? Taka różnica. Taka na plażę. Mi się podoba. Andrzejowi się do końca nie podobało. Andrzej w pierwszym momencie stwierdził, że chyba wolałby ją odesłać. Andrzej, zmieniłeś zdanie, czy podtrzymujesz? Nie wiem, w sensie zawsze jest, że niby bawełna i tak dalej, no. Znaczy, no właśnie, no bo to jest tak, koszula, która jest efektowna przez to, że jest właśnie z takiego lejącego i jak to podejdziesz, to może będzie widać, że trochę błyszczącego materiału, także tak się to prezentuje. No natomiast, no właśnie, czy ten poliester, czy ten plastik z tropiki, to jest dobry pomysł, no ale właśnie, jest dekolt, taki trochę plażowy vibe, no. Mi się wydaje, że ta koszula daje. Ja bym dała jej szansę. Taka luźniutka. Tak. Andrzej ma bardzo dużo koszul, takich na lato z krótkim rękawem, ale wszystkie są takie, powiedzmy, też luźne, aczkolwiek przez swój krój mogłyby być też takie na wpół formalne, a to jest moim zdaniem coś takiego bardzo luźnego. Andrzej, zgadzasz się? No, zdecydowanie, nie, no to tak. Do pracy to już
No, no właśnie. Dobra, lecimy z koszulą numer 2. I kolejny El Clasico. Biała, ta wełniana. Też mam wrażenie, że wszystkie są takie trochę oversize'owe, nie? Takie tak, luźne, to nie? Prawda. No, zdarzy ostatnio pełno takich rzeczy. Klasyka. Zawsze dobrze, nie? Mocno ja się gniecie. Andrzej, sprawdzałeś skład? Czy to jest trochę lniane? Nie wiem. Być może. Nie wiemy, zaraz to sprawdzimy i ja do was z tym zaraz wrócę. To potwierdzę. Tak, zaraz to potwierdzimy. Można też zauważyć, nie wiem czy Andrzej o tym wspomniał, że tutaj też ten dekolt jest taki trochę głębszy. Dla odważnych chłopców. Czyli też taki trochę plażowy klimat. No wydaje mi się, że w takie ciepłe miejsce, no to warto mieć taką luźną koszulę. No Andrzej tutaj nie będzie teraz więcej was onieśmielał, ale myślę, że to tak, żeby iść na plażę do spodenek takich, wiecie, kąpielowych i narzucić do siebie, nawet tak, żeby było rozpięte, to wyglądałoby bardzo fajnie. To chyba tyle, prawda? Nasze pudełeczko zostało puste. To może podsumujmy sobie te nasze zakupy. Wracam do was i mam ze sobą lekką ściągawkę, żeby nic nie pomylić. Ta koszula to był 100% Lyocell, zwał jak zwał. Inaczej można to też określić jako tencel i to jest forma sztucznego jedwabiu, jednak wykonana jest z naturalnych włókien otrzymanych z masy celulozowej. No, to tyle jeżeli chodzi o mądrości. Jeżeli chodzi o nasze zakupy, to myślę, że wszystko to, co mierzył Anty, tak naprawdę zostawimy. Wydaje mi się, że właśnie w tych cenach takich wyprzedażowych, czyli po 40 ziko za sztukę, to jest nie mogę się wysłowić, sorry. To jest absolutnie akceptowalna cena. O tak, bo rzeczy w Zarze takie basicowe mimo wszystko potrafią być drogie, a wydaje mi się, że 4 dyszki, no to ciężko byłoby nawet w sieciówie innej znaleźć coś w tej cenie. Te rzeczy Andrzeja odłożę. Jeżeli chodzi o spodenki, obie beżowe pary sobie zostawię. W mojej szafie nie ma absolutnie żadnych spodenek. W sensie są jakieś takie dresowe, ale wiecie, to już jest nawet nie na taką półkę do chodzenia, tylko na półkę po domu. Nie? Czyli takie już trochę do wyrzucenia, ale po domu jeszcze się nadają. Także wydaje mi się, że właśnie te spodenki beżowe na pewno właśnie obie pary zostawię. Jeżeli chodzi o ten jeans, to tutaj, o, tutaj widzę, że to jest mam shorty, a tu jest mam fit. Także wydaje mi się, że te pierwsze dwie pary również sobie zostawię, tak żeby mieć spodenki na zmianę. 8 dyszek za dwie pary jeansowych spodni. W ogóle całe te zakupy w takim razie, ile zostawimy rzeczy? 4 i 4? 8 rzeczy. Razy 40 ziko, 240 zł. No to wydaje mi się, że taka uczciwa cena. Tak. 8 rzeczy razy 40 zł? 320. No. Chciałbym, żeby było mniej, ale nie wyszło mi. Moja matematyka poległa. Wytniemy to. Dobra, to jeszcze raz. Zostanie z nami 8 rzeczy. Wszystkie kosztowały 40 zł, więc zostanie nam na paragonie 320 zł. W sumie dobry wynik, to znaczy, że drugie tyle odsyłam. Dajcie znać w komentarzu, czy mielibyście ochotę pooglądać więcej tego typu odcinków. No jakby nie patrzeć, osób plus size trochę po świecie chodzi, na YouTube jest ich trochę mniej i wydaje mi się, że warto zawsze podejrzeć, jak to wygląda na prawdziwym człowieku, bo jednak na modelkach te ciuchy wyglądają zupełnie inaczej. Z mojej strony na ten moment to jest wszystko. Zachęcam was do zostawienia łapki w górę, komentarza i subskrypcji i do zobaczenia w kolejnym vlogu.